Podpisujemy dzisiaj umowę o współpracy, ponieważ Urząd Marszałkowski wystąpił po raz drugi w kolejnej edycji projektów live, gdzie walczymy tutaj o ochronę środowiska. I tutaj Politechnika Opolska jest partnerem w tym projekcie, będzie realizowała dwa obszary. W dwóch obszarach będzie aktywna przede wszystkim prowadzenie studiów podyplomowych dla osób z poszczególnych gmin. Porozumienie dzisiaj zawierane pomiędzy Politechniką Opolską a Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego związane jest z realizacją projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski, który składany jest akurat, wniosek składany jest do Komisji Europejskiej. Zadaniem Politechniki będzie realizacja studiów podyplomowych dla gminnych koordynatorów programu ochrony powietrza w Województwie Opolskim. Dzisiaj z Politechniką Polską, z panem rektorem profesorem Lorencem podpisaliśmy porozumienie o wspólnym uczestnictwie w projekcie LIFE. Projekt LIFE jest to projekt, który dedykuje nam Komisja Europejska, wszystkim samorządom w Polsce. No tak się złożyło, że jesteśmy jedynym samorządem na szczeblu wszystkich samorządów, który stara się o prawie 10 milionów złotych na to, aby w sposób właściwy zarządzać poprzez ludzi czystym powietrzem w województwie opolskim. Biorąc pod uwagę, że już mamy kilka programów, które konkretnie dają pieniądze, to musimy sobie zbudować takie kadry i też obudować te kadry odpowiednią technologią informatyczno-komputerową, żebyśmy po prostu mieszkańców dobrze informowali o możliwościach.